Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na kanałach Konsorcjum Medialnego Spon Mafii Polska. Witam widzów kanału Życie od Nowa, ale witam też i widzów kanału Zamość od Nowa. Proszę Państwa, i dzisiaj o tym Zamościu, niebezpiecznym Zamościu, parę słów, a dokładnie faktów. Szanowni Państwo, nie dalej jak parę dni temu, to dokładnie 17 marca 2023 roku informowałem Państwa jako pierwszy z pierwszych, że tegoż dnia 17 marca dokonano bardzo brutalnego rozboju z użyciem noża względem osób nieletnich wracających ze szkoły. Proszę Państwa, i co się okazało? Okazało się to, że informacja została potwierdzona. Również okazało się to, że Straż Miejska, która złapała tych bandziorów, przekazała ich policji, a policja, jak się okazało, wypuściła. No i oczywiście, by nie być tutaj gołosłownym, piszą szeroko gazety, nasze lokalne, wspaniałe gazety. Proszę Państwa, między innymi jeden z artykułów w Kronice Tygodnia. Zachęcam do czytania, lektury tej gazety. I właśnie między innymi ta gazeta tutaj opisuje, pokazuje dokładnie to, o czym mówię. To, o czym mówię. Szanowni Państwo, taki jest Zamość, taki jest Zamość. Tutaj z wcześniejszych przekazów wiemy, że pana prezydenta miasta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka, nie bardzo to obchodzi, tak jak powiedział, że on tu się nie poczuwa do odpowiedzialności. A jak to dokładnie powiedział, w jakich okolicznościach? Możecie to Państwo zobaczyć m.in. na kanale Zamość od Nowa i na kanale Życie od Nowa. Ale dalej, co takiego istotnego dzieje? Proszę Państwa, nie dalej jak w dniu wczorajszym otrzymałem informację od młodzieży, zamojskiej młodzieży, która jest przestraszona, która, dosłownie mówiąc wprost, kolokwialnie, bardzo się boi chodzić do zamojskich szkół. A dlaczego? Bo dokładnie ci nożownicy zamojscy, o których pisze m.in. kronika, ci właśnie nożownicy zamojscy zostali co zrobieni? Proszę Państwa, tak. Wypuszczeni na wolność. No i oczywiście, co takiego poczynili? Oczywiście przystąpili znowu do działania swego bandyckiego, do działania swego rozbójniczego. No i oczywiście zjawili się znowu pod szkołami zamojskimi, proszę Państwa, między innymi pod szkołą Dziesiątką w Zamościu oraz pod Ekonomikiem. Proszę Państwa, chrońmy i brońmy bandziorów. Nieważne, nasze dzieci, że się boją, że ich rodzice się boją puszczać dzieci do szkoły, że się martwią, że są morderstwa w Zamościu w biały dzień osób nieletnich, tak jak zamordowano Eryka Romanowskiego parę dni temu, dosłownie 28 lutego 2023 roku, w biały dzień, nieopodal jednej, jak i drugiej szkoły, mówiąc tak obrazowo, w połowie drogi między jedną a drugą szkołą. Proszę Państwa, to jest przerażające i żenujące. Dlaczego tak się dzieje, skoro pan prezydent miasta Zamościa Andrzej Wnuk mówi, że ma tyle kamer? Szanowni Państwo, przerażające jest, Zamość mnie przeraża. I okazuje się, nie tylko mnie, bo proszę Państwa, skoro się wypuszcza takich nożowników, skoro się wypuszcza, to proszę Państwa, nic dobrego się nie dzieje i to nic dobrego nie wróży. Ja zachęcam do lektury kroniki, zachęcam do lektury Tygodnika Zamojskiego. To są lokalne gazety, które pokazują, publikują też tutaj tematykę związaną z tym rejonem, między innymi z Zamościem. A proszę Państwa, trzeba nam wiedzieć, że już niedalej, jak w przyszłym tygodniu, będzie się w Zamościu bardzo dużo działo, bo wychodzą, że tak powiem, nowe smrodki na światło dzienne. Te takie tajemnice, skrywane, cichosza, bo tutaj się każdy boi. Tutaj nikt nie chce powiedzieć, ale chyba to się zmienia. Na szczęście się zmienia społeczeństwo. Między innymi mnie obdarza coraz większym zaufaniem i wiedzą, że jak się za coś biorę, to idę do przodu. Szanowni Państwo, nie wolno milczeć. Trzeba mówić, trzeba nagłaśniać, trzeba pokazywać, bo to chodzi o dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci. Nie można dać się zastraszać takim bandziorom. Nie można dać się zastraszać takim bandziorom. I to, jak to tutaj bardzo często się słyszy, bo ktoś kogoś ma znajomego gdzieś na policji, bo ten brat, to nie ma to znaczenia.
Siłą takich układów jest to, jest strach nasz. Jeżeli się będziemy bali o tym mówić, będziemy milczeli, będziemy cierpieli z tego powodu, no to oczywiście takie te kolesiowe układy, no to, to będą rosły w siłę. Proszę Państwa, kończąc, zapraszam do oglądania kanału Zamość od Nowa, zapraszam do oglądania kanału Życie od Nowa i zapraszam do wysłuchania wkrótce takiego nowego tematu związanego z zamościem ucho. Czy my jesteśmy podsłuchiwani? O co w tym wszystkim chodzi? Wkrótce więcej na ten temat. Obnażymy dziwne zachowania pewnych osób w zamościu. Co i dlaczego tak robią? Zastanowimy się tutaj wspólnie, publicznie, dlaczego tak się zachowują. A proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że będzie się działo. Oj, będzie się działo. Proszę Państwa, a bandziorom mówimy nie, stop. Mówimy nie, stop. To nie może być tak, że taki bandzior, nożownik jeden z drugim otrzymuje tylko jakiś, moim zdaniem, śmieszny zakaz do zbliżania się do swoich ofiar. Bo proszę Państwa, by zrozumieć bandziora, bandytę i potencjalnego kolejnego mordercę, tak jak zamordowano Eryka, to trzeba zacząć myśleć tak jak on. A tacy bandziorzy mają w nosie jakieś tam przepisy, kodeks, taki, siaki, mają to w nosie. Oni chcą pokazać, że są wielcy urabura, że i tak to złamią te zakazy życia społecznego i po prostu dalej będą bandytami, a na dowód tego pokazują, że wracają w miejsce zbrodni, żerują pod tymi szkołami, dokonują wymuszeń. A jak to wygląda? Proszę Państwa, zapraszam do lektury kroniki tutaj. Tam więcej Państwo przeczytacie. Zapraszam też do czytania tygodnika Zamojskiego, bo proszę Państwa, tygodnik Zamojski też jest wyjątkowym pismem. Zachęcam naprawdę, a właśnie dzięki tygodnikowi Zamojskiemu oraz dziennikarzom tam, którzy serce wielkie wkładają w pracę, którą wykonują, naprawdę warto, nawet trzeba czytać tą gazetę i dlatego zapraszam do lektury wspomnianych gazet, ale też i do oglądania, proszę Państwa, kanału Zamość od Nowa i Życie od Nowa. Będzie się działo wkrótce. Jeszcze coś ciekawego Państwu pokażę. Coś ciekawego Państwu pokażę. Proszę Państwa, dobra wiadomość jest taka, że otrzymałem tutaj podziękowanie. Szanowni Państwo, otrzymałem tutaj podziękowanie. Tak, to ja tutaj dla Tadzinka otrzymałem takie podziękowanie i jeszcze coś Wam Państwu pokażę, też i otrzymałem takie podziękowanie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to wygląda. To dla mnie, dla Tadzinka, proszę Państwa, już korzystając z tej okazji, otrzymałem kolejne podziękowanie tutaj. No i oczywiście kolejne podziękowanie, to wszystko się dzieje, proszę Państwa, tu i teraz. No i oczywiście takie szczególne podziękowania, proszę Państwa, pokażę Państwu, to jest dla mnie naprawdę też bardzo ważne, to są takie podziękowania. Tak to wygląda. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania kanału Zamość od Nowa, kanału Życie od Nowa i naprawdę tematyka będzie bardzo ciekawa, interesująca, a przede wszystkim liczą się fakty. Otrzymałem informację szczególnej wagi, no ale to najpierw trzeba sprawdzić. I myślę, że będzie straszno, a śmieszno. Do zobaczenia z wyrazami szacunku. Tadeusz Kasprzak, dziennikarz śledczy i redaktor naczelny Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii. Do zobaczenia.